No i mamy kolejny post na forum, tym razem z uzdrawiającymi dłońmi Paladyna. Tutaj możemy przeczytać, że uzdrawiające dłonie to umiejętność, która istnieje w drzewku Paladyna od dłuższego czasu, ale nie można jej wyspecjalizować. Czyli po prostu nie było dla tej umiejętności specjalnego drzewka. Takiego całego z rozwojem tej umiejętności. I tutaj było, jest wiele powodów, dla których czekaliśmy za stworzeniem drzewka dla tej umiejętności, a jednym z najważniejszych powodów było to, że chcieliśmy, aby ten typ umiejętności był w stanie wspierać węzły, które pomagają we współpracy z innymi graczami. Czyli tego skilla będzie można rozwinąć tak, żeby być, powiedzmy, jakby healerem w party. Coś, żeby była jakaś kooperacja z innymi graczami. Są też niektóre klasy w grze, które dają buffy dla innych graczy, więc można grać jakby bufferem w tej grze też. I tutaj mamy uzdrawiające dłonie, umiejętność, która tworzy średniej wielkości obszar działania, który leczy wszystkich sojuszników, w tym ciebie. Wygląda to tak, że mamy tutaj obszar tego. No i to po prostu leczy. O, bla bla bla, dobra, to jest o leczenie. Młot kleryka daje leczącym dłonią szansę na aktywację przy każdym ataku wręcz. Okej, czyli jak bijemy, to z automatu może się to, ten skill używać i może nas leczyć. Tutaj mamy, bijemy, pyk, skill się używa i nas leczy. Fajne, ciekawe. Ciekawe, jakby to działało pod wirek, że kręciłbym się wirkiem, warpuffem. I pytanie, czy podczas uderzenia mobka tym wilkiem triggerowałby się ten skill, nie? No to by było OP. Kręcisz się i masz cały czas leczenie. Będzie trzeba kiedyś to przetestować. Dalej mamy coś dla obrażeń dystansowych. Pozwala leczącym dłoniom na synergię z bezpośrednimi zaklęciami porażenia. To działa tak, że walimy to porażenie całe. To się nazywa chyba Smite. I dzięki temu to triggeruje też leczenie. Czyli walimy skilla, bijemy damage i leczymy. Tutaj wsparcie dla boskich pocisków to też jakiś skill. Na paladynem szczerze mówiąc nie grałem za dużo, także też nie bardzo kojarzę jego spele. Ale tu widzimy, że wali bolty w jakąś stronę. Tutaj nawet w dwie strony. I triggeruje w tym samym momencie leczenia. Tutaj mamy Rydwan. Jak to działa? Aha, czyli mamy dasha. Na końcu dasha jest po prostu triggerowane leczenie. Tutaj mamy ostrze Serafina. Czyli mele AOE, przy którym też jest triggerowane prawdopodobnie leczenie. A nie, czekajcie, Czekaj. Healing Hands is converted into a melee attack. Czyli ten skill jest jakby zmieniony na melee attack. Okej. Okay. Ciekawe. Aha, i tu mamy tego Skyfalla, czyli to jest chyba channelowany skill, przy którym też jest triggerowane wtedy leczenie. No i tyle. Dziękujemy, że ponownie dołączyliście do nas dzisiaj w tej relacji z drzewką umiejętności. Uzdrawiające dłonie Paladyna. Okej. Okay. Czyli całkiem spoko. Mamy rozwój, drzewko, skilla, który nie miał drzewka. No i fajnie. Dodatkowo dostaliśmy trailer, który sobie w zasadzie możemy obejrzeć. Jak ktoś nie widział, to teraz sobie zobaczy. I oprócz tego zostało zapowiedziane AMA, czyli Ask Me Anything, na 20 lutego, czyli dzień przed premierą. Oczywiście z tego też postaram się zrobić materiał, żeby no wziąć takie ciekawsze pytania, odpowiedzi i zobaczyć, co tam ciekawego nam powiedzą. Ale teraz odpalmy sobie trailer. Our world, and
mind drags us deeper into madness. We're all out of time. I don't question your resolve. Nor your vocation. You've shown us strength and courage. Deadly precision. And unfathomed power. But even you must now see, Itera's end is upon us. You have to go back. Terra's past holds many secrets. Find them. Use them. Break them. Find a way to save our world before we're all out of time. No, także w tym trailerze zostały zawarte wszystkie informacje na temat tego, co będzie w grze, czyli frakcje, te wszystkie klasy postaci, skille, gdzie każdy skill ma swoje drzewko, co jeszcze, no te endgame'owe systemy, dungeon mapki, crafting wszystkiego. Dobry trailer dla ludzi, którzy nie grali w Last of Us i nie wiedzą, czym jest. Jak ktoś ma kogoś znajomego, który nie grał, chciałby mu pokazać gierkę, to myślę, że ten trailer jest całkiem spoko, żeby mu wysłać. Są tu pokazane klasy, takie jak Marks, no wszystkie pokrótce klasy są pokazane. Oraz wszystkie systemy, które będą w gierce, więc taka osoba mogłaby się po prostu pokrótce, w dwie minutki zapoznać z gierką, nie? Także tyle.